Cześć, z tej strony Piłkarzyki. Zanim przejdziemy do prawidłowej części materiału, szybko chcielibyśmy Wam coś przekazać. Otóż to, niestety podczas nagrań w Warszawie z Tomkiem Ćwiąkałą nie zadziałał jego mikrofon. Jest to oczywiście nasza wina i nauczka na przyszłość, żeby wszystko sprawdzać trzykrotnie. Niemniej jednak uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby coś z tego audio wycisnąć, pozostałego oczywiście, i mamy nadzieję, że mimo wszystko materiał przypadnie Wam do gustu, ale oczywiście za naszą wpadkę ogromnie przepraszamy. Pozostaje nam życzyć miłego materiału. Trzymajcie się. Witamy wszystkich niezwykle serdecznie na kanale Fortuny. Jest dzisiaj z nami niezwykły gość, dziennikarz Kanał Plus Tomasz Ćwiąkała. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj quiz transferowy. Mierzyć się z panem Tomaszem będzie Adam. Tak, jestem niesamowicie zestresowany, dlatego że to jest poważne wyzwanie dla mnie i obawiam się troszeczkę tego, co dzisiaj się będzie działo w tym materiale. Krzywy przygotowywał pytania, więc podejrzewam, że może być różnie. I Nikodem ma tą tendencję, że czasami daje trochę łatwe, trochę czasami trudne, a tutaj spodziewam się mocno wypośrodkowanego poziomu. Zobaczymy, jak będziecie to będzie wyglądać. Będziecie oczywiście, mam nadzieję, grać z nami. Dajcie znać, jaki mieliście wynik i jak Wam poszło, a my myślę, że możemy ruszać z pierwszą rundą. Zasady analogiczne Tomku, czyli jeden punkt za odpowiedni rok oraz jeden punkt za klub, z którego przychodził piłkarz wyświetlany przez krzywego Może na ekranie. Może tylko rok, też będzie punkt, jeżeli tutaj będzie prawidłowo. Tutaj widzimy piłkarza absolutnie nieoczywistego. Tak, ja się zgadzam. Bo tutaj już panowie widzą, że chodzi o Williego Boliego. Tak, panowie, u was się oczywiście to pojawia, a my w którym roku i z którego klubu przyszedł? Oczywiście chodzi o transfery definitywne, podkreślam, do Wolverhampton. Nie, nie będę kombinował z klubem, bo nie jestem w stanie go sobie teraz przyporządkować w głowie. Nie, nie będę strzelał. Ja powiem 2017 tak. 2017 uderzyłem w rok, ale tutaj Tomku szedłeś dobrą drogą, no bo wiadomo, gdzie sięga Nuno Espirito Santo. I jest to Portugalia, ale to jest FC Porto. Porto. Dwa punkty na twoje konto, Adam, niestety z rokiem. Pomyliłeś się. Boli, gra już w tym roku w Wolverhampton, ale na zasadzie wypożyczenia. Zastanawiałem się albo nad FC Porto, albo nad Bragą. Wydaje mi się, że on w FC Porto pogrywał w rezerwach z tego co. Mała korekta, oczywiście 1-0, a my lecimy do drugiej rundy. Jasne. Zobaczmy, co my tu James mamy. Milner. Kojarzony aktualnie raczej, no już prawie aktualnym mistrzem Anglii, podkreślam prawie. Skąd przychodził do Aston Villa? Adam uruchomił algorytmy. No, zapisuję sobie te intuicyjne kropeczki z boku, aczkolwiek tutaj z rokiem Mogę przestrzelić to mocno. Dobra, dam tak, ale mogę przekombinować i to dość sporo. Newcastle 2012, ja mam i wcześniej. Panowie, jest to Newcastle 2008. 2008, ja wcześniej Leeds jeszcze wpisałem. Ja mam siódmy rok, z Leeds się wywodził, więc to był też ciekawy tok rozumowania. Dobrze, w takim razie runda numer 3. Portu. Skąd? No i w tym roku do Sociedad. Akurat chyba ten transfer mieliśmy sposobność poruszać na kanale Piłkarzyki. Coś zgadza się. Co prawda my La Ligi oglądamy jakieś 300 razy mniej niż Tomek, ale też mi kojarzy się z takimi fajnymi technicznymi występami w jednej z drużyn, którą sobie zapiszę, aczkolwiek ten, nie no, myślę, że nie powinno być problemów. No. Okej. Okay. Girona 2019. Macie to samo i macie dobrze. Zgadza się. Po dwa punkty. Czy to nie jest czasem najdroższy transfer wyjściowy z Girony w tym okienku transferowym? Na 100% chyba najdroższy w ogóle w historii Girony. No proszę. Townsend. Aktualnie śmiga w Crystal Palace. A co było wcześniej? Powiem tak. Newcastle 2016 mam. A jest to? Dobrze. Newcastle 2016. Wcześniej. Ja ostatnio natrafiłem na mema. Swoją drogą anegdotka. Myślę, że można z nią się podzielić. Tutaj Andros Townsend na tym meczu, na tym zdjęciu, które teraz Krzywy wyciągnął, ma zdecydowanie większe braki w owłosieniu aniżeli na tym drugim. I się śmiali, że młodnieje wraz z czasem upływającym w koszulce Crystal Palace oczywiście. Sprawdźcie sobie, jak się zmienił Jose Bordalas, trener Getafe. A, to też prawda. Ostatnie lata. Prawda. To jest chyba największa metamorfoza spośród wszystkich postaci. Dobrze, w takim razie runda numer 5. Lucas Vázquez i jego przygoda w Realu. A Vázquez to nie jest wychowany Realu? Słuchaj, ja tutaj nic nie mówię. O kurczę. Wiesz, Pogba teoretycznie też jest wychowankiem United. A? Aha, dobra. Ale nie, tu chyba będzie strzał bardziej.
Czy jesteście gotowi? No ja jestem gotów. Valladolid 2014. Dwa punkty Espanio. Na konto. Mówię, tutaj Tomka. Czysty strzał w kontekście ekipy. Czyli Tomek mi odjeżdża. To jest oczywiście wychowanek, natomiast po prostu tam się ograł. Sześć. Edric Lamela, aktualnie gracz Tottenhamu, ale skąd przyszedł do Romy? O kurczę. Przyznam szczerze, że to chyba, nie wiem czy nie jest najcięższy akurat no to tutaj przykład. Odpowiem, że możecie tutaj sięgać do, inspirować się jego narodowością. Aha. No. Tak, tak się inspirowałem, już tak zapisałem nawet. Dobrze, czy jesteście gotowi? No powiedzmy, River 2012. Uwaga, i teraz powiem tak, klub macie dobrze, a rok? 2010. 11. Tomek z kompletem. No, dobrze, runda numer 7. Kondogbia. Kondogbia. Skąd przyszedł do Walencji? Przypominamy, że chodzi o transfer definitywny. I panowie, co macie? Inter 2018. Tak, i uwaga. Tak samo mamy. Macie tak samo i po dwa punkty na wasze konta. Runda numer 8. Banega. Boże. I skąd przyszedł do Sewilli? To znaczy chodzi o ten ostatni transfer, tak? Tak, tak, tak. Nie wiem, tu jest kaput. Kompletnie nie znam się na Ewerze Banedze. Inter 2018, Inter 2017. Nie, tutaj strzał był tutaj w ciemno, kompletnie. I teraz odchodzi w ogóle gdzie? No panowie, za 5 punktów. Al-Hilal? Chyba Al-Shabaab. O proszę. Ja nie jestem pewny właśnie. Słuchajcie, no 5 punktów nie udało się uzyskać. Dobra. Dobrze, w takim razie runda numer 9. Aaron Moy. Australijski gracz, aktualnie Brighton. Ale skąd to Ale skąd on przeszedł? No właśnie, do Huddersfield. To poprzedni klub, w którym grał, czy poprzedniego pracodawcę? Niekoniecznie musiał grać, chodzi o pracodawcę. U Dama algorytmy były na tyle zaawansowane, że nie dopisał zera po dwójce. Nie wiem, 2100. Nie wiem, z jakiego klubu przychodził do Huddersfield. Wiem, że... Znaczy mam pewne podejrzenie, że to może być pierwszy sezon Wagnera w Huddersfield, dlatego dałem 2016. Okej. Okay. Uwaga. City 17. City 17. Kurczę, czy już po awansie. No, zostały dwie rundy. Trzy rundy, co ja opowiadam, przepraszam najmocniej. Zobaczmy w takim razie 10. Iborra. O kurde. Skąd przyszedł do Villarreal? Najgorzej się pomylić o ten jeden, bo było tak blisko zawsze. Ja znam ten ból bardzo dobrze. Może nie wiesz, o kogo chodzi, bo ja powiedziałem Iborra, a moje R jest takie dość mylące. Nie, słuchaj, ja sobie szukam Ale widzisz to zdjęcie, więc wiesz. Widzę. Dobra. Anglia, tak? Dobrze myślisz. Anglia, ale nie przypomnę sobie klubu teraz. Panowie, 2019. Do kamery. Leicester! To jest Leicester. To Leicester. To jest oczywiście Leicester. Dwa punkty. Ja. No ale masz przynajmniej tutaj rok dobrze. Przynajmniej kolorystykę. O, kolorystyka ale też. Nie, no. Miałem wątpliwości czy 19 czy 18. On przyszedł zimą czy... Zimą. Styczniowe okienko transferowe. Styczniowe okienko transferowe. Myślałem, że tutaj właśnie okno transferowe to prowadzone na naszym kanale ci to naprowadzi. Nie no, słuchaj, tak, tylko zaćmienie kompletne co do klubu i troszeczkę pod presją czasu strzeliłem w to, co się skojarzyło. Ale widzę, że ta kolorystyka mnie tutaj mocno... pognała w stronę Evertonu. Dobrze. Strzał fatalny, ale... Ale przynajmniej rok byłeś blisko. Blisko. A dziękuję. To trzeba pocieszać kolegę. W takim razie runda przedostatnia, 11. Erik Bailly. No. Przyznam szczerze, jako fan Manchester United nie wiedziałem, gdzie grał przed Villarreal, przepraszam. I sobie to sprawdziłem. No i jestem ciekaw, czy wy wiecie. Strzał. No u mnie jest kompletny strzał. Ja w zasadzie po lingwistycznie. Le Havre, a ja mam 2013 Panowie, Oser. Kompletnie nie ten grunt. Jest to, uwaga, Espanyol. Jezu, zapomniałem. 2015 rok. Nie no, jak najbardziej tutaj tok rozmowania był zrozumiały, ale... Ciekawostka jest taka, ostatnio trafiłem w ogóle na taką ciekawostkę a propos typu Tomka, że Le Havre kłóci się podobno, jeżeli chodzi o status najstarszego klubu na kontynencie, z St. Gallen. Ze szwajcarskim klubem i tam jest w zasadzie różnica kilku lat, ale związane to było z tym, Związek sportowy i związek piłki nożnej. Tak, związek sportowy i stricte klub sportowy. Tak. Bo najstarszy Sheffield, ale na kontynencie inne typy dwa. No i tą ciekawostką zakończymy, ale najpierw runda numer 12. Numer 12. Słuchajcie. Grunt, którego jeszcze nie było, bo Bundesliga. Matija Nastasic. Jesteście gotowi? City 16 ja mam. Klub się wam zgadza i powiem wam, że jest oczywiście dobry traf, ale czy rok?
15, jeszcze wcześniej. No w takim razie teraz bym prosił o ocenę zgodności. Właśnie, dajcie znać przede wszystkim, jak wam się właśnie podobał czy ten quiz. Czy ktoś, kto trafił wszystko. Otóż to. Zawsze są tacy. Zawsze no, są wiem, tacy. No i pamiętajcie, żeby polować na wspólne nagrania z Tomkiem na kanale Fortuny. Mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne okazje, żeby coś nagrać. I jest, co? Dziękujemy bardzo. Życzymy wam udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.